Dzień dobry, kochani. Pytanie podstawowe. Kto nie lubi słodyczy? Ja nie znam takich osób, więc dzisiaj będzie prezent na słodko. Asia Siowo. Z racji tego, że jest jesień, to ja sobie zrobię słonecznika ze słodkościami. Ale tutaj oczywiście możecie robić inne kwiaty, po prostu dobieracie sobie wtedy inne kolory klepiny i macie inny kwiat. Ja zacznę od takich pojedynczych, bo pokażę Wam dzisiaj dwie wersje. Będzie taka wersja łatwa i szybka, tania i wersja troszeczkę ambitniejsza. Zaczniemy od tej pierwszej, prostej, szybkiej. Ja sobie tutaj użyję ciasteczek. To oczywiście mogą być inne ciasteczka, byleby nie były zbyt cieniutkie, bo wiecie, jak kupicie takie zwykłe, kruche ciasteczka, to mogą Wam się po prostu połamać. Ja oczywiście mam ręce umyte, ale mimo wszystko postaram się nawet nie dotykać tego ciacha. O, proszę bardzo, nawet mi się udało. Tutaj mam celofan. Jeśli nie macie celofanu, możecie użyć po prostu folii spożywczej. Od biedy będzie też woreczek. Ucinam sobie taki kwadracik. I zobaczcie, do słonecznika taki brązowy środeczek jak najbardziej mi będzie pasował. Widzicie, jak chce wyglądać. I mam tutaj rurkę. Mam też druciki. Możecie użyć wykałaczki, ale ja zrobię sobie to na rurce. Nakładam sobie troszkę kleju. I po prostu przyklejam. Ciasteczko oczywiście tutaj kontaktu z klejem nie ma, więc nie ma żadnej obawy, że coś tam się z tym ciasteczkiem stanie, czy że będzie nie do zjedzenia. I teraz słuchajcie, w taki sam sposób możecie zrobić ten środek z cukierka. Ja tutaj mam akurat takie, jakieś takie ciągutki, bo kolorystycznie mi pasowały do słonecznika. Możecie też użyć Ferrero, bo Ferrero mają taki ładny złoty kolor, więc też się do tego nadadzą. Co robimy teraz? Z tej brązowej krepiny ucinam sobie pas. Taki na około 8 cm. Rozciągam. Jeśli nie macie krepiny, możecie użyć bibuły. Składam sobie, składam. I teraz robię takie wąskie paseczki. I tak jak mówię, no ja robię tutaj słonecznik, więc środek robię taki brązowy, mógłby być jeszcze czarny. Jeśli będziecie robić inny kwiat, to może być i cukierek w innym kolorze, i ten środek, może być na przykład żółty wtedy. Owijam sobie kilka razy tą brązową krepiną. Co jakiś czas podklejam klejem, żeby mi się to w razie czego nie, jakoś nie posuwało, nie zniszczyło. Lubicie takie prezenty na słodko? No wiecie, jak ktoś lubi słodkości i tak mielibyście kupić jakieś czekoladki, to wystarczy poświęcić parę minut i możecie taką słodkość pięknie opakować i wiecie, wtedy efekt wow. I zobaczcie, mamy teraz tutaj taki środeczek. Teraz bierzemy żółtą krepinę i tutaj robię pasek ciut szerszy, tak na 10 cm. Też możecie użyć bibułę. Rozciągam. Okej, składam sobie i teraz będę wycinać kształt takich zaokrąglonych płateczków. Zrobię takie wąskie płatki, lekko zaokrąglone. Tak naprawdę możecie tutaj czarować z tymi kształtami, w zależności od tego, czy zrobicie coś ala słonecznikowego, czy jakiś inny kwiat. No i też ilość płatków sobie dobieracie, bo wiadomo, słonecznik jest taki bujny, trzeba tutaj troszkę tych płatków. I teraz sobie rozwijam. Zobaczcie, mam cały pas. Jak widzicie, to nie jest jakieś trudne i skomplikowane. Patrzcie, kilka minut i za chwilę prezencik będzie gotowy. A zbliża się chociażby Dzień Edukacji Narodowej, czyli najprościej mówiąc Dzień Nauczyciela, chociaż to nie jest tylko Dzień Nauczycieli, ale tak naprawdę wszystkich, którzy mają jakiś tam kontakt z edukacją. Wydaje mi się, że miło byłoby nauczycielowi dostać taki prezent. Mi by było miło. Tak samo jak owijałam tym brązowym, teraz owijam żółtym. Co jakiś czas podklejam. O.
Ale wiecie, taki prezent to jest taki prezent uniwersalny. Czy na urodziny, czy na imieniny, czy na jakieś podziękowania. Na bardzo, bardzo dużo różnych okazji możecie taki słodki prezent podarować. Podchodzę sobie tą klepiną trochę wyżej. Tutaj sklejam ten koniec. I teraz troszkę to rozkładam. Zobaczcie, teraz wystarczy dorobić tutaj zielony dół. Biorę zieloną klepinę. Możecie też użyć taśmy florystycznej zielonej i może jeszcze liść do tego wytnę. Wiecie, no nie pokazuję tego jakoś tak tutaj dokładnie, bo wiecie, no to jest tylko kształt listka, nic więcej. Tutaj wszystko ładnie owijamy. Tutaj musicie dobrze zabezpieczyć, bo wiecie, to jest taki, ta grubsza część, bo będziemy schodzić, żeby to się nie posuwało. O, właśnie o to chodziło. Zabezpieczam końcówkę. I przyklejam listki. Proszę, nasz słoneczniczek. Ten powiedzmy, że jest taki bardzo symboliczny prezencik z ciasteczkiem. A teraz pokażę Wam, jak zrobić z większą ilością słodkości. I teraz biorę sobie drucik, składam go, żeby był grubszy. Jeśli macie grubszy, no to wystarczy po prostu jeden. Przyklejam sobie do tego drucika cukierek. Tak tylko, wiecie, delikatnie, żeby po prostu ten cukierek był przy druciku. Słuchajcie, ja już sobie zamocowałam na druciki te cukierki. Mam tutaj takie kółeczko wycięte z takiej jakiejś pianki, tacki jakiejś. Wiecie, jak są czasami krojone w supermarketach sery? Sery, takie na takich tackach, czy białych, czy ciemnych. Możecie oczywiście użyć kartonu, czy jakiejś tekturki. Więc ja teraz po prostu się przebijam przez to. Możecie pominąć ten krok, ale popatrzcie, fajnie się to układa i jakoś tak nie będzie nam pewnie uciekać. I teraz tak, ile cukierków? W zasadzie no to ile chcecie. Dacie 3, będzie 3, dacie 5, będzie 5, dacie 10, będzie 10. Po prostu będzie bardziej na bogato. Dobrze, ja już ten środek, jak widzicie, mam. Teraz robimy ten brązowy środek, czyli dalej pasek. Rozciągamy, składamy, wycinamy, albo nacinamy, tak jak w przypadku tych pierwszych. I teraz będziemy sobie tutaj przyklejać do tych drucików tą część. Jedziemy dookoła, jedziemy. Proszę bardzo. Teraz bierzemy żółty, już Wam powiem, tak 12 cm pasek, bo jednak to jest większe i potrzeba, żeby te płatki były dłuższe. Rozciągam. Składam. Wycinam płatki. Te płatki też robię nieco większe. O. Tutaj na dole nakładam klej i będę sobie owijała. Dość mocno tutaj zaciskam i idę sobie ciut wyżej tą klepiną. Jeśli uznacie, że płatków jest za mało, po prostu dorabiacie sobie drugi taki paseczek. No i jak widzicie, bardzo szybko się to robi. Nie jest to jakoś mocno skomplikowane. Ja bym to chyba jeszcze dodała, jednak. Dodam jeszcze kawałek tej żółtej klepiny. Nie ma co oszczędzać. To ma być ładne. Paskiem maskuję. Tak jak poprzednio, tutaj pamiętajcie na tym uskoku,
żeby dobrze zabezpieczyć, bo to się lubi później rozwinąć. Doklejam listki. Proszę bardzo. Napiszcie mi, co sądzicie o takich symbolicznych prezentach. Ja lubię takie robić, bo to zawsze coś takiego innego. Niby zwykły cukierek, ale tak fajnie zapakowany, nie? Proszę, tu jest ciasteczko. Tu są cukieraski. Który wybieracie? Ciasteczko? Czy cukierki? Ja bym tutaj nie wybrzydzała. Biorę obydwa. Na dzisiaj się już z Wami żegnam. I do kolejnego spotkania. Pa!